Hello, cześć, czołem z tej strony zupełnie, absolutnie. Zapraszam na nową serię, na pierwszy odcinek z grą Mechanik Maszyn Rolniczych 2.15. Jest to dla mnie nowość zupełna. Odpaliłem, jeszcze nawet nie uruchamiałem, więc nawet nie wiem, z czym to się je. To prawda, nie będzie jakaś tam kolejna wariacja względem tych symulatorów, symulator mechanika samochodowego, ale prawdopodobnie to jest tak, to jest inne studio, to wydaje. Też chyba coś jest z tirami, znaczy z ciężarówkami do naprawiania, ale akurat tego nie spotkałem. Gierkę można kupić w jednej z sieci obecnie za całkiem średnie pieniądze, to jest chyba 29 zł. Wersja pudełkowa na Steama. Dobra, zobaczymy, z czym to się je, czy to jest w ogóle warte grania. Co pisze na pudełku? Na pudełku pisze. Może zrobimy profil, mamy 3 do wyboru. Piszemy zupełnie. Oj, co jest? Zupełnie absolutny. O, nawet się pełna nazwa zmieściła, fajnie. I polskie litery są, podoba mi się już. Cofnij. I co? Ja już jestem w tym profilu? Nie, nie, cofnij. Mogę wybrać i co mogę dalej? Nic nie mogę zrobić. Dobra, zobaczę opcje. A, tu grafika, dobra, inne. A co jest pod inne? A, tylko to. Dobra, graj. No i proszę, proszę, mamy tak, tryb ciągły, ukończ 25 misji kariery, ukończ 50 misji, a to jest wszystko zablokowane, ukończ 75 misji kariery. I mamy opcję tylko dostępną karierę, rozpocznij nową grę. Co pisze na pudełku? Na pudełku pisze, zostań mechanikiem w swoim własnym warsztacie maszyn rolniczych. Rozwijaj swój warsztat, naprawiając coraz większe maszyny. Zwiększaj własne umiejętności, aby podołać zróżnicowanym zleceniom od swoich klientów. Naprawiaj ogromne maszyny rolnicze, pracujące w ekstremalnie trudnych warunkach. Współpracuj z klientami, naprawiając maszyny w ponad 70 zleceniach. Skomplikowane zadania w 3 różnych warsztatach. Tory ćwiczebne, na których sprawdzane są maszyny. Zróżnicowane maszyny jak traktory i kombajny. I to właściwie wszystko, co pisze z tyłu. Z przodu nie pisze nic, tylko poza tytułem Mechanik Maszyn Rolniczych 2.15, polska wersja. Dobra, od 3 lat. Dobra, co teraz nam komputer powie? Witaj w grze. Mechanik Maszyn Rolniczych 2.15. Rozgrywka polega na wykonywaniu napraw na zlecenie klientów twojego warsztatu. Zadania pokazane są w formie notatek z informacją o występującym problemie, budżecie oraz krokach, jakie należy podjąć, aby dokonać naprawy. Pierwsze zlecenie rozpocznie się po zamknięciu tego okna. No i mamy traktorek. Ciągniczek, nie wiem, nie odróżniam. Sterowanie, gratulacje do twojego warsztatu. Przyjechał pierwszy klient i zlecił ci pierwszą pracę. Aby móc ją wykonać, musisz nauczyć się poruszać postacią. Mechanika steruje za pomocą klawiszy WSAD oraz myszki. Aby skorzystać z menu podręcznego, naciśnij klawisz spacji. W dolnej części ekranu zawsze znajdują się podpowiedzi dotyczące sterowania. To fajnie. To lubię. I to jest bardzo podobne do Car Mechanic Simulator 2.14, gdzie let's play też będę musiał zrobić. Przypomnieć sobie tą grę, bo w nią grałem tak tylko troszeczkę przed jeszcze aktualizacjami, więc nie wiem. Dobra. Graficznie to tak nagle w miarę wygląda. Zlecenie pierwsze. Nazwa Władek T25 traktor. Silnik 1460 cm3, moc 61 koni mechanicznych, masa 1880 kg. Opis zlecenia. Aha, to jest to czytałem, budżet 310, to mamy jakiś budżet, tak, to nie jest, dobra, napraw przednie lewe koło używając wyważarki, napraw przednie prawe koło używając wyważarki, wykonaj jazdy na torze, to są... myślę, że to nie będzie trudne, tylko muszę mieć tą wyważarkę, czy ja coś muszę wziąć, tu mamy naprawę, podnośnik. O, jest wyważarka. Aha.
Rozumiem, że muszę najpierw zdemontować koło. Tryb montażu, demontażu. Aby móc dokonać demontażu elementu, upewnić się, czy gra pozostaje w trybie demontażu. By zamontować element na swoim miejscu, przejść do trybu montażu. Aktualnie uruchomiony tryb sygnalizuje ikona w połem dolnym, prawym górnym rogu ekranu. Tryb demontażu. Dobra. Tak, to bardzo jest podobne. No wybierz. Aha. No jestem na trybie demontażu. O. Trochę te, ten kursor taki toporny w kształcie tego klucza. Mogłoby być to ładniejsze. Ok, wyszliśmy. I drugie koło. Dobra, i teraz musimy skorzystać z wyważarki. Tak, chcę. O, jak ładnie się kręci. Tylko, że to zasłania, nie widać właśnie tej całej animacji. Dobra, wyważyliśmy koła. I przechodzimy do trybu montażu. Dobra. I drugie koło. Jazda testowa. Jeżeli twój pojazd wymaga odbycia jazdy testowej, w odpowiednim momencie podejdź do drzwi garażu i wybierz jazdę testową poprzez kliknięcie myszą na odpowiednią ikonę akcji, czyli standardowo. Jazda testowa. Czy jestem? No pewnie, że jestem pewien. Samojeżdżący ciągnik. Traktor. Bez człowieka, zdalnie sterowany, niebywały. Witaj na torze testowym. Wykonaj zadania, które znajdują się w lewym górnym rogu ekranu. Sterując maszyną za pomocą klawiszy wsad, kieruj się w stronę kolorowych kręgów. Myślałem, że kieruj się w stronę pełni księżyca. To byłoby coś niezwykłego. Kieruj się w stronę kolorowych kręgów, kręgów zbożowych. Wykonanych przez UFO. Nie, dobra, kieruj się w stronę kolorowych kręgów na drodze. Uszkodzone elementy pojazdu mogą mieć znaczący wpływ na jazdę. O, i to mi się podoba. Po torze testowym prowadź ostrożnie. To jest ważne, trzeba prowadzić ostrożnie. Jedziemy. A czy można zmienić kamerę? Można zmienić kamerę, tylko tak jakoś pusto to wygląda. Tak niepokojąco, jak jeździ sam traktor, tak? Ciągnik. Czy Władek, tak? Władek? Czy jak on się tam nazywał? Dobra. Jedziemy. Tylko ja coś jeszcze chciałem. Chciałem powiedzieć właśnie, że to jest bardzo dziwne, że aż to wyważanie zajęło mi cały dzień, że po nocy muszę jeździć, testować ciągnik. Malutki ten, aj, szkoda, takie małe to jest. Stop. Jeszcze tu jest dalej, dobra. Tak, tu właśnie widać. Nie wiem, czy mam się zatrzymać. A, chyba tak. I tu właśnie widać, przy samochodach tego nie widać, że nie ma po prostu nikogo za kierownicą. A tu niestety... O, ślicznie. A tu niestety trochę to razi, że nie ma nikogo. Nie wiem, co mam teraz robić. Tu jadę.
30 na godzinę. 33. No ale podjeżdża pod górkę i zwalnia. No to jest... O. 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 To jest fajne. Zobaczmy jak to... Skoro ta kamera tak trochę wariuje, ale okej. Dobra, jedzie. Wyłap wszystkie kury. Mamy złap lisa, który wyłapuje wszystkie kury. Gdzie teraz? Tu, pod górę. To, a tam co się stało? Nie wiem, czy widzieliście, ale to jest jakiś budynek z dziurą. I tu jakiś straszny. To dobre miejsce na horror. A, czyli już mamy wszystkie jakby 4 punkty odhaczone. Wracamy do garażu. Do szopy. Ono się nazywać szopa. Szopa pracza. Dobra, czyli wszystkie chyba zadania są odhaczone. Dobrze, się wszystko ładnie, szybko ładuje. Naprawiono. Władka. A nie Włodka, ale nie trzeba mi się. Ten Włodek. Okej, okay, ale zanim zakończymy to zlecenie i to ten odcinek, chciałem się przyjrzeć temu w ogóle, no garażowi, niech będzie ten garaż. Zobaczcie, nawet elektrykę tutaj mają. Tutaj wszystko ładnie. Dobra, dziury są, ale w dachu, ale klima jest. Mamy tak, plakacik. Super autoradio. Mamy podnośnik, to już wiemy. Niebezpieczne. Taki ładny plakacik. Urban Roots. Texas. Oj, dobra. Tu jakieś beczki niebezpieczne. Tu jakieś baniaki i inne sprawy, banialuki. To wiadomo, naprawa. Kolejny ładny plakat. Maszyna do pisania. No to już w ogóle się cofamy w przeszłość. Już nie ma komputera, jest książka, w której się witamy w katalogu części zamiennych. Możesz tutaj kupić potrzebne elementy. Pamiętaj, że możesz dokonać zakupu zarówno części nowych, jak i używanych. Weź pod uwagę, że często zakup części używanej jej naprawa mogą być tańsze niż nowa część. No tak, tak powinno być. Czyli mamy traktor, kombajn, używane. I tu też jest traktor nowy. To już mniej więcej możemy się przyjrzeć. Nawet kierownicę możemy wymienić. Czego w Car Mechanic Simulator nie ma? Tak, to jest tak. Mam krzesełko, taborecik, mamy radyjko. Klasyczne. Zbiornik, czyli też chyba olej będziemy. Użyj pojemnika na zużyty olej, aby nie rozlać płynu podczas wymiany. Pojemnik kontrolujesz po kliknięciu na niego, gdy będziesz blisko. Co tu dalej mamy? Tu kolejny plakat. Ja chcę stąd wyjść. Dobra. Tak. Trzeba rozbić te skrzynki. Może coś będzie. Jakaś kasa. Miecz. Tu mamy jakieś części. Takie pitu. Tam też jakiś Farm Fresh plakat. Tu jest wóz. To jest wóz z sianem. Wungiel jakiś. Albo nie wiem, co to może być. Kolejny plakat. A, takie plakaty artystyczne. Znaczy ładne plakaty. Mi się podobają. Interesujący. Okej. Okay. Tutaj skrzynka rozwalona.
Gdzieś już to widziałem. Dobra, no to moi drodzy, taki pierwszy wstępny odcinek z grą Mechanik Maszyn Rolniczych 2.15. Karta zlecenia. Gdzie jest karta zlecenia? Okej. No to naciskam naprawiono i się już z wami żegnam i mam nadzieję do następnego odcinka z tą, mam nadzieję, interesującą grą. Cześć.